Quinton Hossley jest zawodnik, który potrzebuje trochę czasu, żeby się zaklimatyzować, natomiast to jest inteligentny zawodnik, który już przeszedł nie jedną przeprowadzkę i myślę, że dosyć szybko się zaklimatyzuje. Na pewno na treningach już widać, że nam dodał taką jakość w obronie i też w ataku w postaci dzielenia się piłką. Zawodnicy uwielbiają grać z nim i oby tak dalej. Okay, so what are your impressions after the first game in Halamistrup, this arena? I like it. I like the atmosphere. I think the fans are great. And I enjoyed my, you know, my first game here. It was a good time. How did the team welcome you? The team welcomed me with open arms. I mean, everybody here has been great. You know, everybody been helping me through everything since I've been here on and off the court. Everybody's very friendly, not only the team, but also the different people I ran into in and around town has been great. Okay. Why did you decide to play in Polish League once again? Well, I thought it was a good opportunity. Barring the last team I left, I spoke to the coach here, and he told me the things that he was trying to do here and everything, and he thought I'd be a great addition. And, I had a good talk with him, and, I thought it through, and I thought it was time to come back. Quinton to doświadczony gracz, widać, że z jednego pieca chleb jadł. Widać w nim pewność grania, powoli łapie wszystkie nasze założenia taktyczne i w obronie, i w ataku. Wydaje mi się, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Wiadomo, że głównie ma nam pomóc, po to został tu ściągnięty, żeby swoim doświadczeniem i umiejętnościami pomógł nam w zdobyciu medalu, ale ten puchar jest po drodze i na pewno zrobi wszystko, tak jak i my wszyscy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Łapie tą formę, więc wydaje mi się, że pokaże wszystkim, że to nie przypadek, że potrafi grać na najwyższym poziomie.